Drogie, kochane, umiłowane pokwiczanki i nie tylko. I również wszyscy ci, którzy lubią mnie słuchać lub słuchają z konieczności. Chcę was poinformować, że odkryłem ostatnio wiele nowych rzeczy i życzę wam tego też, żebyście jak długo żyjecie, żebyście odkrywali. Przede wszystkim po 40 latach odkryłem, że istnieje maszynka do golenia i że się można ogolić i że wcale nie trzeba tragicznie z tym wyglądać. To jest pierwsze moje odkrycie, bardzo ważne. To znaczy, wszystko można zmienić. Poprawię wszystko. Są rzeczy, których nie można zmienić, bo tego w tydzień mi to nie odrośnie. Ale jest nadzieja, że mi odrośnie. Znowu zapuszczę taką długą brodę, ufarbuję na czarno i będę wtedy miał szansę wśród tutaj tych tubylców. Nie rozpoznają, że jestem obcy. A poza tym, kochani, żyję na tym świecie już ho, 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 a dzisiaj po raz pierwszy spróbowałem coś takiego jak salep. Salep jest to... Kochani, zajrzyjcie do encyklopedii, to jest coś niezwykłego. Po raz pierwszy spróbowałem i to mi od razu smakowało. Są takie rzeczy, salep to jest po prostu taki napój robiony ze storczyka, ale storczyk musi być męski. To nie może być damski storczyk. Damski storczyk się nie nadaje do picia. Damski storczyk się nadaje do czegoś innego. Męski storczyk, z tej bulwy storczyka, robi się taki napój. Kochane, nie dość, że to ma śliczny zapach, mimo że pachnie samcem, storczykiem samcem, no, męskim storczykiem pachnie. Ale przepyszne, niezwykłe i przez wiele stuleci było to popularne nawet w Europie. Było to nawet bardziej popularne od kawy w XVII i XVIII wieku. Kawa była za droga, a salep był taki w sam raz. No. I mówię wam, kochane, spróbujcie. Może tak być, że są rzeczy, które próbujecie po raz pierwszy w życiu i wam od razu smakują. Spróbujcie. Próbujcie wiele nowych rzeczy. Jedne wam będą od razu smakować, a do niektórych trzeba będzie się przyzwyczaić. Tak. Ale do wiele rzeczy warto spróbować. Chociażby po to, że jak ktoś mówi, że to jest dobre, to może się okazać, że wymaga przyzwyczajenia. Ale są też takie rzeczy i to, drogie pochwiczarki, tyczy się przede wszystkim was. Są takie rzeczy, które bez próbowania, bez przyzwyczajania się, za pierwszym razem wam będą pasować. Tylko wyobraźni, albo poglądać trochę filmów, no. Nie musi to być 50 twarzy Greya, albo być jakieś inne. Proponuję. Spróbujcie coś zupełnie nowego. Coś na wesoło. Weźcie to na wesoło. A będzie fajnie. Salep, pamiętajcie.